Cześć, cześć kochani, a na chwileczkę to co robię, to właśnie odważam po kilogramie masła shea. Mam tutaj masło shea ganińskie, masło shea nierafinowane z ekocertem. Jeśli nie wiecie, co to jest masło shea, to zapraszam do postu na blogu, gdzie bardzo dużo na ten temat mówiliśmy. To jest generalnie taka podstawa do wszelkiego rodzaju maści, mydeł itd., itd. Ja to masło odważam sobie na warsztaty kosmetyczne, ponieważ zawsze pracujemy między innymi na takim maśle. Natomiast pytacie mnie czasami w mailach, czy masło shea można u mnie kupić. Więc sprawa wygląda tak, kochani, że ja się zajmuję głównie olejkami eterycznymi, ale rzeczywiście mam teraz duże zapasy masła shea, jakby to poczyniłam prywatnie dla siebie, z myślą o warsztatach, czy o jakby moich własnych mydłach, i mam tego masła dużo, shea ganińskiego, więc jeśli będziecie chcieli, to zapraszam Was do sklepu i ja Wam po dobrej cenie to masło shea odważę, ale nie po 100 gram, bo nie jestem, po prostu nic nie robiła, tylko go kroiła, tylko mogę Wam sprzedać pół kilograma albo kilogram, po prostu odważyć i zapakować. Także to tak bardziej na Waszą prośbę, nie jest to oferta stała, przynajmniej na razie, ponieważ jak wiecie, głównie fascynuje mnie aromaterapia, ale gdybyście chcieli, to rzeczywiście zajrzyjcie do sklepu czy na bloga, no a najlepiej to w ogóle zapraszam na warsztaty i się dowiecie, co z takiego masła shea można zrobić. Dobra, do czytania, dziękuję bardzo. Jest dość miękkie, jest bardzo dobrej jakości, rzeczywiście jest świeże, miękkie, pachnące, także myślę, że to będzie cena około 60 zł za kilogram. Tam muszę obliczyć jeszcze te wszystkie waty, nie waty, niestety i daniny dla Państwa, ale myślę, że to byłoby około tyle. Dobra, uciekam, uciekam do pracy. Hej, hej, pa, pa!